Proszę Państwa, zajmowanie miejsca, rozpoczynamy sesję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, otwieram 61. sesję Rady Miejskiej w Brwinowie. Witam serdecznie mieszkańców zgromadzonych na naszej sesji, witam sołtysów gminy Brwinów, witam burmistrza Arkadiusza Kosińskiego i wszystkich pracowników Urzędu Gminy, witam koleżanki i kolegów radnych. Na dzisiaj przewidziany jest następujący porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Stwierdzam, że w sali obrad obecnych jest 18 radnych, czyli nasze rozstrzygnięcia będą prawomocne. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, informacje burmistrza gminy Brwinów. Punkt czwarty, informacje przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. Punkt piąty, rozpatrzenie uchwał. 5.1, zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie 14 grudnia 2017 roku w sprawie letniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025. 5.2, zmian w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku. 5.3, zmian w uchwale 51448/2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku. 5.4, zmiany uchwały nr 53478/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie współdziałania gminy Brwinów z gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gminy Brwinów i Ożarów Mazowiecki. Proszę Państwa o ciszę. 5.5. Udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji oraz doświetlenia skrzyżowania ulicy Grodziskiej Sportowej w Brwinowie. 6. Zapytania, interpelacje. 7. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 8. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa ma wnioski do porządku obrad? Nie ma wniosku, w związku z tym przechodzimy do punktu 3. Informacje burmistrza gminy Brwinów. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, jak pamięcią sięgam, chyba nie było jeszcze takich krótkich informacji burmistrza. Minęło 14 dni, w czasie których również mniej się rzeczy wydarzyło, może w ten sposób, nie będę tak rozwijał. Króciutka informacja. Ogłosiliśmy w tym czasie jeden przetarg na budowę placów zabaw przy przedszkolach. Przypominam Państwu, w ubiegłym roku wybudowaliśmy pierwszy etap placu, czyli pierwszy plac zabaw przy przedszkolu na Lilpopa i na Słonecznej i w tym roku przewidzieliśmy środki na kolejne etapy, żeby te place zabaw już zostały wykonane i czekamy na pracę, na oferty w przetargu do 7 maja tego roku. W tym czasie zawarliśmy umowę na oświetlenie parkingu przy ulicy Powstańców Warszawy, tutaj przy cmentarzu, z firmą LS But z Kobyłki, kwota nieco ponad 175 tysięcy złotych. Unieważniliśmy jeden przetarg, za to dwa zadania. To jest już kolejne postępowanie w grupie przetargów dotyczących budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Brwinów. To jest zadanie, które zostało dofinansowane kwotą blisko 5 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym, że kwoty zaoferowane w przetargu w jednym i w drugim zadaniu otrzymaliśmy po jednej ofercie, kwoty przekraczały znacząco kwoty zarezerwowane w budżecie. Przetarg unieważniliśmy i za chwilę ogłosimy go po raz kolejny. Dyskutowaliśmy o tym na poprzedniej sesji 11 kwietnia. Dwa dni później, 13 kwietnia, podpisaliśmy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
umowę. Dostaliśmy ponad 2 miliony złotych unijnego dofinansowania na kolejny etap rewitalizacji Parku Miejskiego w Brwinowie. Przy okazji przekazałem również wiceprezesowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska taką pamiątkową statuetkę, ponieważ nikt nie mógł przyjechać na naszą uroczystość oddania pasywnej hali sportowej, a na uroczystości oddawania tej uroczystości oddania hali mieliśmy przygotowaną taką nagrodę, podziękowanie dla Narodowego Funduszu za to, że udzielił nam wsparcia w kwocie 1 200 000 zł na budowę naszej hali. I była dobra okazja, żeby przekazać tę statuetkę. 15 kwietnia w niedzielę, warto o tym wspomnieć, nietypowe wydarzenie w kościele w Podkowie Leśnej. Gmina Brwinów była jednym ze współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Warto wspomnieć, że w kościele czy w parafii podkowiańskiej dzisiaj są mieszkańcy Żółwina, Owczarni i Tereni, ale w czasach, kiedy był tam ksiądz Leon Kantorski oraz w czasach, kiedy odbywały się msze bitowe, również parafianami świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej byli mieszkańcy Kań i Otrębus. 19 kwietnia uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Węgrowie, a w sobotę 21 w zjeździe Izby Inżynierów Budownictwa. I ostatni slajd. Pani dyrektor informuje, że 25 kwietnia Uniwersytet Każdego Wieku wyjeżdża w Beskid Niski. Z kolei 29, a to dzisiaj, to już to niepotrzebnie wpisały to panie, a 20, przepraszam bardzo, to małe faux pas, a 20, no to już nie załapiecie się państwo, a 29 kwietnia z całego serca zapraszam na otwarcie pluskowiska w Parku Miejskim w Brwinowie, godzina 12.30, czyli tuż po południu. Przewidziane dodatkowe atrakcje, a będzie również okazja obejrzenia takiej małej formy artystycznej, którą w tej chwili tworzymy na naszym placu zabaw. Zimą tego roku wiatr powalił, czy połamał, złamał nam sosnę, która rosła na placu zabaw. I w tą sosnę przerzeźbiamy, bo to chyba najlepsze słowo jest, na taką rzeźbę trzech misiów cyrkowych stojących jeden na drugim, jeden do góry nogami. Wczoraj był pierwszy, ten górny, dzisiaj środkowy, jutro będzie można obejrzeć całość. W piątek rzeźba już będzie skończona, czyli wygładzona, zaimpregnowana. I myślę, że to też będzie duża atrakcja dla naszych dzieciaczków, że widać, jak reagują, tak? Podskakują, cieszą się, jak zszedł wczoraj rzeźbiarz z terenu, to tam dochodziły, gdzieś tam rodzice podnosili, gładziły, tymi rączkami dotykały, tak, tych misiów. Warto również takie rzeczy dla naszych milusińskich robić. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Przechodzimy. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacje przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. Bardzo proszę panią Sylwię o pokazanie plakatu. Będę mówił w tej chwili o akcji Mazowsze dla Syrii. Dostaliśmy, proszę państwa, plakat w sprawie tej akcji. Serdecznie nas wszystkich organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w akcji Mazowsze dla Syrii, organizowanej wspólnie przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Caritas Polska. W akcji Mazowsze dla Syrii, w ramach której będą zbierane fundusze na budowę szkoły w Jabrud, zaangażowani są marszałek województwa mazowieckiego, metropolita warszawski Kazimierz Kardynał Nycz, wojewoda mazowiecki, a także wiele innych organizacji i instytucji z obszaru Mazowsza, takich jak Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Koleje Mazowieckie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Mazowiecki Instytut Kultury. Pan marszałek Struzik wystosował w sprawie tej akcji takie
Pismo. Szanowni Państwo, wojna to słowo, które wzbudza strach i uczucie niepokoju. Z uwagi na skutki, jakie ze sobą niesie, każdy z nas wolałby, aby pozostała częścią historii. Niestety los jest przewrotny i miliony ludzi nawet dziś muszą mierzyć się z jej okrucieństwami. Tak jak mieszkańcy Syrii, którzy codziennie walczą o życie swoje i swoich dzieci. Bo wojna nie pyta o wiek. Cierpią zarówno dorośli, jak i najmłodsi. W tym trwającym od lat konflikcie zbrojnym giną niewinni ludzie, a kraj popada w ruinę, niszczone są domy, szkoły, szpitale i zabytki. Organizatorzy akcji pragną zadbać o lepszą przyszłość tysięcy najmłodszych Syryjczyków, których dzieciństwo upływa pod wojennym obstrzałem. Szansą dla nich oprócz pomocy humanitarnej jest też edukacja. Bez dostępu do niej będą straconym pokoleniem. To szczytny cel, który wspólnie możemy zrealizować. Dlatego zachęcam do rozpowszechniania informacji na temat inicjatywy i wsparcia jej na wszelkie możliwe sposoby. Dajmy dzieciom w Syrii szansę na lepsze jutro. Druga informacja dotyczy, proszę Państwa, takiej akcji prowadzonej przez rodziców, już można powiedzieć, że nie dzieci, tylko też i dorosłych osób dotkniętych autyzmem. Ci rodzice zwracają się do nas i do wszystkich mieszkańców gminy Brwinów z apelem, że dziękują nam za podpisanie się pod petycją dotyczącą rozwiązań systemowych dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w zakresie możliwości tworzenia małych placówek. Tym razem jednak prosimy, abyście złożyli Państwo podpis pod inicjatywą uchwałodawczą do Rady Powiatu Pruszkowskiego. Chodzi o zapewnienie osobom dotkniętym autyzmem godnego życia po śmierci rodziców. Potrzebny jest dzienny ośrodek wsparcia oraz mały dom mieszkalny. Aby to mogło powstać, potrzebna jest nieruchomość, którą nam rodzicom trudno byłoby zakupić na wolnym rynku z racji szczupłych zasobów materialnych. Wkład własny chcemy przeznaczyć na powstanie budynków. W zasobie powiatu są grunty, które mogą zostać przekazane na cele społeczne. Tu na poprzedniej sesji w przerwach wszyscy, którzy byli chętni jakby poprzeć tę inicjatywę, podpisali tutaj listę. Jeżeli ktoś z Państwa by zechciał złożyć podpis pod tą listą, to tutaj są te listy, jest też ulotka, to mogę tutaj Państwu obiegiem puścić, żebyście się z tym zapoznali. Trzecia sprawa to jest taka, mianowicie oświadczenia majątkowe. Do dzisiaj tylko 6 radnych złożyło oświadczenia majątkowe. Chciałbym Państwu przypomnieć, że termin składania oświadczeń majątkowych upływa 30 kwietnia. Tego roku, czyli w poniedziałek. W związku z tym chciałbym Państwa zachęcić do terminowego złożenia oświadczeń majątkowych w Biurze Rady Miejskiej czy w Urzędzie Gminy, w Biurze Podawczym. I ostatnia sprawa, to chciałbym prosić teraz o wyświetlenie. Zwróciłem się do sołtysów gminy Brwinów z pismem w sprawie zaopiniowania projektu uchwał w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Brwinów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Pierwsze dwa punkty są jakby zobowiązaniem wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Otóż Rada Miejska jest zobowiązana zasięgnąć opinii jednostek pomocniczych gminy. W tym przypadku są to sołectwa do wszystkich sołectw. Zostało to pismo przekazane. Prośba jest do Państwa sołtysów do zorganizowania zebrań wiejskich i zaopiniowania projektów uchwał. Trzeci projekt uchwały nie wymaga obligatoryjnie czy z mocy ustawy zaopiniowania, ale też chcielibyśmy, żebyście Państwo wypowiedzieli się w tej sprawie. Termin przekazania, czwarty projekt, który jest niżej wymieniony, ten trzeci też wymaga, bo czwarty projekt można poprosić, żeby ten w sprawie określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych. I ten projekt nie wymaga zaopiniowania, ale też prosimy Państwa, ze względu, że znacie swoje miejscowości, znacie te tereny, to byście nam pomogli w przygotowaniu dobrych projektów uchwał. Jednocześnie chciałbym poinformować, że jeżeli
Termin do nadsyłania opinii to jest chyba 11 maja, tam zaznaczony w piśmie, jak dobrze pamiętam, tak, 11 maja, ale jeśli nie wpłynie jakakolwiek opinia, to czy wpłynie opinia, to Rada nie jest z tym związana, ale bardzo byśmy Państwa prosili o to, żebyście Państwo nam przekazali swoje uwagi do tych projektów uchwał zgodnie z podanym w piśmie terminem. To by było, jeśli chodzi o moje informacje, to wszystko. Przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie 5.1. Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Inwestycji i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał złożyć jakiś wniosek, bądź zabrać? Bardzo proszę, pan Marek Winiarski. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, przede wszystkim chciałem zapytać, bo mam dwa pytania. Nie mogłem być na komisji, w związku z tym chciałem w uzasadnieniu do uchwały w punkcie E jest taki tytuł: adaptacja pomieszczeń usytuowanych na pierwszym piętrze w budynku szkoły podstawowej nr 1 Piłsudskiego 11. Chciałem na pomieszczenia biurowe. Chciałem zapytać, które i w której części budynku to są. I od razu może drugie pytanie. Chodzi mi o przedszkole w Brwinowie na Piłsudskiego, naprawa elementów dachowych. Też bym prosił o to, o rozjaśnienie mi tego tematu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym Państwu przypomnieć i prosić, żebyście Państwo się zgłaszali za pośrednictwem tabletu, ponieważ ma to zasadniczy wpływ na jakość transmisji, która jest przy nagrywaniu. To trzeba się wcześniej zgłosić, a potem wejść w tekst. No. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szybciutko odpowiadam. W szkole podstawowej do późnej jesieni ubiegłego roku było jedno mieszkanie w tamtej najstarszej części, tutaj nad tym bocznym wejściem. I to mieszkanie zostało jesienią zwolnione. To był listopad czy grudzień, nie pamiętam już w tej chwili. A druga sprawa dotyczy nawet, to trudno nazwać remont dachu, bo to formalnie tak się nazywa. Chodzi o to, żeby wykonać dojście do komina. Jakieś uzupełnienie, jakieś drabinki na dachu, czy czegoś takiego, co nie było zaprojektowane i nie było wybudowane na etapie budowy. Dzisiaj budynek jest już oddany. Nie jest to przebudowa, tylko jest to tak naprawdę drobny remont. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Najpierw właśnie sprawdzamy kworum. Jeszcze pan Krzemiński. Dziękuję. Wszyscy obecni są zalogowani. Przechodzimy w związku z tym do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. 18 głosów za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta. Przechodzimy do punktu 5.2. To jest do zmian w uchwale budżetowej. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Inwestycji i Finansów o opinię do projektu uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przepraszam, chciałabym zgłosić tu autopoprawkę. Proszę bardzo. W załączniku numer 2 był rozdział 801.01, paragraf 42.70. Powinien być rozdział 801.04 przedszkola. I tu w tej chwili to zostało poprawione. Dziękuję bardzo. Czy są, proszę Państwa, jakieś pytania? Jeśli są, to proszę za pośrednictwem tabletu.
Bardzo proszę, pani Barbara Koraleska. Dziękuję bardzo. Ja w zasadzie chciałam złożyć taki wniosek dotyczący działu 600, który nie powoduje potrzeby zwiększania w ogóle nakładów, a chciałam zaproponować pewne przesunięcie, które mogłoby być pomocne przy realizacji zadania, jakim jest przebudowa dróg według tegorocznego planu. W poniedziałek pan burmistrz nas zapoznał ze spisem tych ulic wytypowanych do przebudowy. No i miałam już i wtedy zgłaszałam uwagę, taką opinię, że no źle się stało, że ulica Wiktorska, która już była w ubiegłym roku typowana do tej przebudowy, jako cała ulica w długości 530 metrów, w tym roku został ograniczony zakres tej przebudowy i skrócono tę część, która mogłaby być przebudowana. Tam jest różnica około 80 metrów długości. I mam propozycję, bo pan burmistrz wyjaśniał, że między innymi no, limit, prawda, i kwota środków, którymi tutaj gmina dysponuje w tym roku na to zadanie, ograniczała. To zostało tak jakoś źle zrozumiane i źle odebrane przez mieszkańców. Ja bym jednak bardzo prosiła pana burmistrza o wykonanie całej ulicy Wiktorskiej, żeby już do tego nie wracać i żeby to było możliwe, to mam propozycję, abyśmy zmniejszyli o kwotę 30 tysięcy złotych rozdział z dróg 660016, paragraf 6060, zakup gruntów pod drogi i przenieśli to na paragraf ten sam 60016, ale paragraf 4270. Kwotę 30 tysięcy jako zwiększenie środków na wykonanie utwardzenia emulsją całej ulicy Wiktorskiej. I bym bardzo prosiła państwa radnych o wsparcie i o pomoc. Jest szansa i nadzieja, że przy takim dużym dosyć przetargu, jakim będzie tegoroczna przebudowa dróg, no uda się wygospodarować te, może uzyskać jakąś niższą cenę niż pan burmistrz zakładał, może właśnie jestem optymistką tutaj. I gdyby wtedy była taka sytuacja, że te 30 tysięcy byłoby niepotrzebne, to ona by z powrotem do dróg mogła wrócić. A proponuję ten zakup gruntów pod drogi z tego względu, że w ubiegłym roku przy analizie wykonania budżetu mieliśmy tu bardzo duże niewykonanie, pomimo że w ciągu roku zmniejszaliśmy kwoty zapisane na tym rozdziale. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, to nie jest takie proste, jak pani radna tutaj myśli. Ona myśli tylko o tej jednej ulicy, patrząc na całą gminę. Ja zwrócę państwu uwagę, że jest wiele ulic, które nie zostały utwardzone w całości. My wybraliśmy najgorsze z najgorszych odcinków i mamy takie pieniądze, jakie mamy. Tu ograniczanie możliwości nabywania gruntów znowu blokuje nas, czy może nas zablokować, że w którymś momencie mamy pieniądze do wydatkowania i może się okazać, że tych pieniędzy nie mamy. Tutaj musimy te pieniądze na wykupy gruntów mieć. Ja zwrócę państwu uwagę tylko, bo tak szybko sobie otworzyłem. Ulica Akacjowa, robimy ją tylko na odcinku, nie robimy 230 metrów. Ulicę, patrzę w te swoje zapiski, które mam. Ulica Mazowiecka została zrobiona na 50 metrach, nie robimy na dalszych 390 metrach. Ulica Wiktorska, to już mamy, z tym, że 30 tysięcy na Wiktorską to jest za mało, ponieważ kwotę, którą mamy wyliczoną według cen z przetargu ubiegłorocznego, to jest 34 960 zł dokładnie za ten brakujący odcinek ulicy Wiktorskiej. Kolejne ulice. Bratnią mamy zrobioną tylko na kawałku. Suwalska, brakuje odcinka Łomżyńskiej do Kryniczanki. Mogę mnożyć te ulice, bo tu jeszcze jest kilka takich ulic, które mógłbym wymieniać również w innych miejscowościach. I to nie jest tak, my po prostu wybieramy najgorsze z najgorszych
i tak Państwu typujemy w miarę posiadanych środków finansowych. Przypominam Państwu również, że jednym z elementów składanki tej finansowej po to, żebyśmy mieli pieniądze na remont tych dróg, jest między innymi jedna z następnych uchwał, gdzie proszę Państwa o to, żeby zwiększyć zadłużenie gminy, żebyśmy mieli pieniądze zarówno na inwestycje, które powinny być zrealizowane, jak i na te remonty dróg w kwocie co najwyżej 2 600 000 zł. Dziękuję bardzo. Pani Barbara Koralewska. Ja tylko tak króciutko. No, panie burmistrzu, wiem, nie wszystkie ulice znalazły się w tym spisie, nie na wszystkie mamy środki, żeby je zrobić, ale jest takie przysłowie, kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Ulica Wiktorska już była w tym spisie w ubiegłym roku na tej całej długości. W tym roku zmiana ze skróceniem, no to taki kolejny zawód. Przepraszam. Mówiłam już o tym, nie chcę długo tu wyjaśniać. Mówię, to jest tak no, dziwnie bardzo odbierane i dlatego naprawdę prosiłabym, żeby no, spróbować zrozumieć tutaj tę sytuację i wykonać już całe to utwardzenie. To jest taka stara ulica, tak gęsto zabudowana. Szanowna Pani, jeśli mogę, Panie Przewodniczący. Chciałem zwrócić uwagę, że przegląd dróg robimy każdego roku i każdego roku jest lista głównych ulic i lista dróg rezerwowych. I w momencie, kiedy dysponowaliśmy 1,5 mln zł na remonty dróg, bo taką kwotę mamy w tej chwili w budżecie bez podjęcia przez Państwa zmiany budżetowej, nie ma na niej ulicy Wiktorskiej. Żeby była jasność, ulica Wiktorska nie należy do najgorszych dróg, które zostały wytypowane w tej grupie za 1,5 mln. W momencie zwiększenia pieniędzy pojawia się ulica Wiktorska, wskakuje. I tak samo jest z wieloma innymi drogami, które w ubiegłym roku były na liście rezerwowej i nadal nie weszły do realizacji, bo się okazało, że w międzyczasie warunki zimowe no, dokonały, że tak powiem, spustoszenia na, nie tylko zimowe, bo również ubiegły rok, gdzie było cały czas mokro i wiele dróg, po prostu nam się rozmiękło, tak? Rozjeździło potem przez samochody. I są drogi, które nie były w ogóle nawet na żadnych listach, nawet na rezerwowych w ubiegłym roku, a dzisiaj są na liście podstawowej. Dlatego też w tym przypadku zaproponowałem Państwu połączenie Wiktorska rodzinna jako no, coś, co należy na tym rejonie zrobić. Przypomnę Pani, że z Pani rejonu jeszcze są kolejne ulice. W ubiegłych latach też było bardzo dużo i w tym przypadku tam też są ulice, które nie były w poprzednich latach brane nawet pod uwagę, tak? Dlatego jeszcze raz proszę Państwa o odrzucenie tego wniosku. Nie jest sztuką w tym momencie przełożenie pieniędzy i uniemożliwienie realizacji innych zadań budżetowych. Dziękuję bardzo. Pani Jeśli Pani Barbara... chciałaby zaproponować coś konstruktywnego, to proszę powiedzieć, z której ulicy na przykład w Pani rejonie zrezygnować lub któremu innemu radnemu zabrać ulicę. I to byłaby propozycja w ramach tego. A tak, jeśli dołożycie Państwo 35 000 zł, bo jak 34 960 brakuje, rozumiem, że Pani Radna może zmodyfikować swój wniosek, to zaręczam Państwu, że w tej kwocie niekoniecznie będzie zrobiona ulica Wiktorska, ponieważ jest wiele innych, mówię o tej końcówce Wiktorskiej, jest wiele innych gorszych dróg na terenie całej gminy Brwinów, nie tylko samego Brwinowa. Pani Barbara Ziębiec. Ja mam takie pytanie. Na początku tej kadencji zgłosiłam się do komisji negocjacji. Na początku bardzo ładnie ta komisja pracowała i rzeczywiście spotykaliśmy się 2 razy w miesiącu, raz w miesiącu, regularnie, systematycznie. I jest teraz taka sytuacja, że od września nie było ani jednego posiedzenia tej komisji, nie było żadnych negocjacji i zastanawiam się, czy mamy te pieniądze na pewnym koncie, czy Państwo kupujecie ten grunt w jakiś inny sposób, dokonuje się tego zakupu, bo w ostatnim czasie nie było żadnych spotkań, chyba że to jest poza komisją, jest jakoś tam ustalane. Myślę, że tutaj nie jest to strasznie jakaś taka duża kwota i można by było tym mieszkańcom w jakiś sposób pomóc. Dzisiaj jest tendencja taka, że wszyscy patrzą w tej chwili tylko na drogi. Każdemu ta sytuacja jest najbardziej newralgiczna. Każdy dzisiaj patrzy z mieszkańców, jaką ma drogę. Może dobrze by było się zastanowić nad takim gospodarowaniem w budżecie,
wstrzymać pewne jakieś inwestycje albo jakieś tam coś inne jakieś, czy w parku, czy gdzieś tam dalej. Trudno mi powiedzieć tak w tej chwili, ale myślę, że nad tym się trzeba by było pochylić i sama też postaram się do tego zmobilizować, żeby jak najwięcej w tej chwili, przynajmniej na rok albo dwa, i żeby jak najwięcej zrobić dróg, zrobić ludziom, mieszkańcom tutaj drogi, tak żeby mogli w jakiś sposób się poruszać, bo ten problem jest non-stop wałkowany. No nie wiem, dobrze by było nad tym problemem się pochylić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Guzik. Ja chciałem tylko powiedzieć, tak odnieść się do wypowiedzi pani Basi Koraleckiej. Chciałem tylko powiedzieć, że to, co mówiła koleżanka radna, było bardzo konstruktywne. Natomiast wcale nie oznacza, że coś jest w budżecie, że wszystkie zadania w budżecie są tak samo ważne. Bo w moim rozumieniu o wiele ważniejszy jest remont wyremontowanie kawałka drogi, niż finansowanie zespołów typu Nie uciekaj Mańka w pole na dożynkach. Co tak naprawdę nic nie wnosi, a wydajemy na to 50-60 tysięcy rocznie. Na tego rodzaju zespoły. I na przykład, czy na Dni Brwinowa, to nie ma znaczenia. Koszty jednego zespołu. Czy to na dzień dzisiejszy wniosek pani Barbary Koraleckiej jest pozbawiony sensu? Nie, on ma głęboki sens. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Wioletta Badurek. Należę do tej samej komisji, co pani Barbara Ziębiec, komisji negocjacji. To nie jest tak, że my negocjujemy i za chwilę te pieniądze są wypłacane, te odszkodowania. To trwa czasami bardzo długo. U mnie to trwa 4 lata i myślę, że w tym roku jest szansa, że się zakończy i trzeba będzie takie pieniądze ludziom wypłacić. A jeżeli chodzi o ulicę Wiktorską, to oczywiście jest mi bardzo przykro, tylko dlaczego akurat Wiktorska? Zapraszam na Domaniew, tam są same drogi gruntowe. Dlaczego akurat ta? Proszę o odrzucenie tego wniosku. Dziękuję. Dziękuję. Pan Maciej Szmyt. Panie Przewodniczący, bo dyskutujemy tutaj nad wnioskiem radnej Koralewskiej, który dotyczy tak naprawdę kompetencji burmistrza, bo lista, którą przedstawił nam w poniedziałek burmistrz na posiedzeniu Komisji Inwestycji i Finansów, dotyczyła planu listy dróg do remontu, a nie do przebudowy. W związku z tym to nie są kompetencje Rady Miejskiej, żeby decydować, które ulice będą przebudowywane, bo kompetencje akurat do tej listy ma tylko i wyłącznie burmistrz, który określa i poprosił nas o zaopiniowanie tej listy. Także ten wniosek przy takiej, wniosek radnej Koraleckiej przy takiej argumentacji uważam za bezzasadny. Ja powiem, jak rozumiem ten wniosek. Ja rozumiem ten wniosek tylko w zakresie zmian w uchwale budżetowej, czyli jest propozycja, żeby zwiększyć uchwałę budżetową akurat w tym miejscu o 34 tysiące, teraz jak pan burmistrz, o 30, no powiedzmy przy modyfikacji 35 tysięcy, ale jakby cała sprawa skonsumowania wniosku polega też na tym, żeby burmistrz wyraził zgodę, żeby te pieniądze, które ewentualnie Rada by przeniosła na podstawie tego wniosku, były wykorzystane na modernizację czy remont ulicy Wiktorskiej. A tej pewności, że tak powiem, nie mamy. Bardzo proszę pani Adrianna Olczak. Ja tylko chciałam powiedzieć, że...
Chciałam powiedzieć tylko, że wystarczy, Pani Barbaro, pozytywny dialog z mieszkańcami, aby nie było tego złego odbioru tak naprawdę, ponieważ tak jak burmistrz powiedział, robione są te najgorsze ulice i tak naprawdę w moim okręgu żadna z tych z ulic, które były dotychczas robione, nie były nigdy zrobione w całości. Odbywa się to po kawałku, małymi krokami, ale tak naprawdę uważam, że mieszkańcy z tego są bardzo zadowoleni, przynajmniej w moim okręgu i takie jest moje odczucie, bo zawsze zapewniam ich, że w następnym roku będą następne kroki, które poprawią jakość tych ulic. Więc naprawdę proszę o pozytywny dialog z mieszkańcami. Pan Dariusz Krzemiński. Nasza dyskusja toczy się od kilku głosów na temat tego, czy wniosek radnej Koralewskiej jest zasadny, czy niezasadny. Ja tu muszę powiedzieć, że uważam, że ten wniosek jest jak najbardziej zasadny, natomiast głos jednego z radnych o tym, że Rada nic nie może i Rada nic o niczym nie powinna decydować, to chciałbym odpowiedzieć, że jeśli burmistrz pyta o opinię, Radę, to znaczy, że słucha tej opinii i bierze ją pod uwagę, bo jeśli miałby nie słuchać i nie brać pod uwagę, to nie ma sensu, żeby w ogóle pytał, tak? I chyba to jest logiczne i jasne. W związku z tym ja uważam, że ten wniosek radnej Koralewskiej jest jak najbardziej zasadny i to w całej okazałości, to znaczy kwota, skąd i na co, tak? Na co z rozszerzeniem, na jaką konkretną ulicę, jako opinia Rady Miejskiej. I jakby do dyspozycji i do decyzji burmistrza jest, czy tę opinię weźmie pod uwagę, natomiast no nie wyobrażam sobie, żeby nie wziął pod uwagę i żeby zrobił inaczej, bo to oznacza, że jest tu jakieś nieporozumienie przy tym stole. Także uważam, że w całej, tak jak radna Koralewska sformułowała w tym wniosek, skąd, jaka kwota i na remont dróg i ze wskazaniem konkretnego odcinka drogi. I to jest jak najbardziej zasadne i to powinniśmy przegłosować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Maciej Szmyta, ad vocem. Może, panie Dariuszu, ad vocem do pana wypowiedzi. Może byliśmy na innych posiedzeniach, ale w poniedziałek było posiedzenie Komisji Inwestycji, która jest częścią Rady Miejskiej i opinia wyrażona przez komisję była opinią komisji, a nie Rady, nie była opinią Rady Miejskiej. Także jeżeli już pan mówi, to proszę mówić konkretnie. Burmistrz zapytał o opinię Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie. Pan Dariusz Krzemiński. Ad vocem. Panie radny, pan mnie zupełnie nie zrozumiał. Ja mówiłem o opinii, którą teraz mamy, dodatkową opinię, którą teraz Rada ma tutaj możliwość zagłosować za tą opinią. Ja o tej opinii mówiłem i dlatego mówiłem o sesji. Natomiast komisja wydała opinię i ja byłem na tej komisji. Nie głosowałem z takiego powodu, że był źle sformułowany wniosek przez przewodniczącego komisji, gdzie nie było wiadomo, czy komisja głosuje za listą ulic, czy głosuje za kwotą i tylko dlatego nie wziąłem udziału w głosowaniu. Po prostu nie było to określone, bo jeden radny dostał informację, że nie będzie mógł zgłaszać poprawki jeszcze w ciągu do czasu przetargu, zdaje się. I tutaj pan radny potwierdzi, natomiast później się okazało, że jednak głosujemy listę ulic, nie zostało to dookreślone, nie było wiadomo, za czym głosujemy, dlatego postanowiłem nie głosować wniosku, który jest niedookreślony. Dziękuję. Natomiast teraz wniosek radnej Koralewskiej jest precyzyjny i uważam, że powinniśmy go po prostu poprzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Grzegorz Matysiak, ad vocem. Panie radny, był pan rzeczywiście na tej komisji i jako jedyny
nie zrozumiał, za czym głosujemy. I to jest cały mój komentarz, jeśli chodzi o pana udział w tej komisji i obecną wypowiedź. Dziękuję. Pan Józef Strzyżyński. No, proszę państwa, przed chwilą burmistrz powiedział, że te pieniądze, które pani Basia proponowała przesunąć, są jakimiś pieniędzmi znaczonymi. W związku z tym no, należy tylko przyjąć to do wiadomości, bo chyba mówi prawdę, jakże i tak mówi. Natomiast chciałbym przypomnieć państwu, że myśmy się umawiali, iż przesunięcia, czy też jakieś tam korekty robimy w ramach tego, co zostało nam dane na dany rejon czy dany okręg. Ja też mam pewnego rodzaju tam uwagi, ale tylko i wyłącznie właśnie w granicach tych metrów czy tych pieniędzy, jakie na mój okręg zostały przeznaczone. I w związku z tym rezygnuję z jakiejś ulicy mojego okręgu na rzecz innej. I tak by chyba należało właśnie takiej zasady się trzymać. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Kosiński. Szanowni państwo, podobny głos mógłby dotyczyć na przykład radnej Górniak, która w Czubinie, zobaczcie państwo, że robimy drogę za 40 tysięcy złotych i tak jak mówiłem na komisji, żeby zrobić całą tę drogę, w następnych latach trzeba będzie przeznaczyć kolejne 124 tysiące, czyli jeszcze na 3 etapy. Są różne ulice, które były również robione etapami, chociażby w Żółwinie, bo pan Józef ulicę Zarybie zna. 2 lata temu zrobiliśmy jeden odcinek do krótkiej, potem od krótkiej do małej zrobiliśmy drugi odcinek i w tym roku planujemy 3 odcinek od ulicy Mokrej, przepraszam, nie od małej, od ulicy Mokrej do ulicy Leśnej. Także jak państwo widzicie, wybieramy najgorsze z najgorszych. Pan radny Guzik mówił o jakichś zespołach, nie pamiętam nazwy, bo nie znam takiego zespołu akurat, ale powiem panu w ten sposób, że wydatki na dożynki zarezerwowane w budżecie gminy Brwinów na 2018 rok na 100% nie odbiegają od wydatków zaplanowanych na 2010 rok. Nie odbiegają. Także warto patrzeć na priorytety nie z punktu widzenia, nie z punktu siedzenia, tylko w takim przypadku warto spojrzeć na to, że gmina to nie tylko drogi, bo możemy tutaj, pani Ziębiec mówiła, róbmy drogi, ale jeśli w Otrębusach mamy rozbudowane gimnazjum, rozbudowane przedszkole, to może pani mówić o drogach. Ale zobaczmy, że w mieszkańcy Żółwina jęczą, żebrzą kanalizacji sanitarnej, która jest już w Otrębusach. Drogi dopiero za chwilę. I patrząc na całą gminę, na potrzeby całej gminy, mieszkańców, różne potrzeby, gdzieś mieszkańcy oczekują wodociągu, gdzieś kanalizacji, gdzieś przedszkola, gdzieś dopłat do żłobków na przykład i tak dalej, bo takie pomysły też tutaj padają przecież cały czas. Patrzmy na gminę jako na całość. To nie jest tak, że rezygnujemy ze wszystkiego, robimy w danym budżecie tylko drogi. Też bym tak chciał, ale za chwilę państwo zobaczycie, że na pierwszych komisjach, pierwszych posiedzeniach sesji przyjdą sfrustrowani, zdenerwowani mieszkańcy, którzy czekają na przykład na to miejsce przedszkolne lub czekają na jakieś inne zadania, których oczekują od gminy. Przyjdą stowarzyszenia, które też chciały mieć dodatkowe pieniądze na organizację różnego rodzaju działań na rzecz mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Odnośnie jeszcze radnego Strzyżyńskiego, bo to jest tak, że to są pieniądze zarezerwowane na wykup dróg. Nie są to pieniądze ściśle znaczone, bo państwo jako komisja przeprowadzacie negocjacje i te negocjacje, no gdybym się godził na uzgodnienia komisji, to tak naprawdę tych pieniędzy po negocjacjach komisji to już jest za mało. Prawda jest taka, że po negocjacjach komisji jeszcze negocjuje mój zastępca, a jeśli cena jeszcze jest no, zbyt wysoka, ostatnią turę negocjacji przeprowadzam ja. I czasami komisja się godzi na kwotę 120 zł, a ja potrafię zbić tę kwotę do 40 na przykład. Także w tym przypadku
To, co wynegocjowaliście, gdybym przyjmował to w ogóle tak na zasadzie, że podpisał, dobra, komisja wynegocjowała, puszczam do Rady, to tak naprawdę już tych pieniędzy dawno by nie było. Kończąc, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, a jeszcze jedna rzecz, bo Pani Koraleska, to tak jest też trochę podaj palec, złapie całą rękę. Powiem Państwu tak, policzyłem to szybciutko, z 2 600 000 zł w tym roku, w tegorocznych remontach w okręgu Pani Koraleskiej będzie zrobionych dróg za 317 000, co stanowi 12% wszystkich remontów dróg na terenie całej gminy Brwinów. I proszę mi wierzyć, że ja już dostałem petycję mieszkańców ulicy Tulipanowej z Otrębu, z szeregu innych ulic, gdzie mieszkańcy już się dowiedzieli, że nie są na liście, i za chwilę ci mieszkańcy będą przychodzili i prosili o swoje ulice. Jeśli pani się wybierze na ulicę Tulipanową i pojedzie na ulicę Wiktorską, to stwierdzi pani, że ulica Tulipanowa zdecydowanie powinna być zrobiona wcześniej niż końcówka ulicy Wiktorskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani Barbara Ziębiec. Ja tylko chciałam zwrócić, że jeżeli chodzi o komisję, komisja ma tak wąski zakres jakichkolwiek ruchów, bo jest ograniczona tylko do 30 zł. Komisja nie negocjuje na 120 zł, to stawia warunki penitent. Także my nie mamy możliwości, żadnej możliwości jakiejkolwiek ruchu, bo z chwilą wystąpienia z tymi 30 złotymi, które mamy narzucone, jest to sprawa bardzo wąska i każdy się z nas po prostu z uśmiechem patrzy na nas, w jaki sposób tutaj możemy cokolwiek wynegocjować. Także staramy się naprawdę, staraliśmy się, bo już myślę, że tej komisji już nie będzie, bo jest tak jak powiedziałam, że w ostatnim czasie nie odbyła się, nie wiem dlaczego. Pytałam kilka razy w urzędzie, dlaczego się nie odbywają, ale nikt nie jest w stanie mi odpowiedzieć. Więc na razie to nie jest taka sytuacja, że my negocjujemy. My po prostu dostosowujemy się do pewnych ram, które zostały narzucone wcześniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Barbara Koraleska. Chciałbym, żeby pani Koraleska na koniec wypowiedzi sformułowała swój wniosek. Dobrze, dziękuję. Panie burmistrzu, policzył pan, że około 300 tysięcy drogi w moim okręgu. No tak się składa, że były zaniedbania wieloletnie, jeśli chodzi o remonty dróg w tym okręgu i że to jest część Brwinowa, w której najpóźniej były wykonywane prace związane z budową kanalizacji w ramach Czystego Życia. No stąd te potrzeby są takie duże, ale czy one są takie wielkie? Na ostatniej komisji ocenialiśmy jedną ulicę, ulicę Lawendową w Owczarni, która jest jeszcze stosunkowo chyba mało zabudowana i gdzie pan burmistrz proponuje przebudowę tej ulicy, czy też jej naprawę wraz z odwodnieniem i szacuje koszt jednej tylko ulicy, no 256 tysięcy zł. Więc proszę Państwa, 300 tysięcy na trzy ulice w całości i tam dwie we fragmentach jeszcze, przekładane od 2 lat, a wyczekiwane od lat już w ogóle kilkunastu, no to nie jest jakaś taka no, ogromna kwota. I teraz sama ta dokładka i mój wniosek, kwota 30 tysięcy, bo 35, jeżeli pan burmistrz tak szacuje koszt, to nie jest sprawa jakaś w naszym budżecie mocno ważąca i ogromna. Tu chodzi przede wszystkim o wolę, o chęć wykonania tego zadania do końca, żeby nie było niedomówień, żeby nie było jakichś komentarzy niewłaściwych, żeby nie było poczucia krzywdy u mieszkańców. Ja podtrzymuję swój wniosek i modyfikuję go w ten sposób, że proszę, aby z działu 60016, paragraf 6060, zdjąć 35 tysięcy złotych i przenieść je do tego samego działu 60016, paragraf 4270, 35 tysięcy. Bardzo proszę Państwa kolegów. Głosuję i nie sprzeciwiam się inwestycjom w waszych rejonach i w waszych okręgów. Proszę zrozumieć, że to nie jest kwestia rozmawiania i tłumaczenia mieszkańcom. Mieszkańcy ulicy Wiktorskiej od wielu lat mieli obiecywaną tę naprawę całej ulicy. Od wielu lat i czekali cierpliwie. Dziękuję bardzo. Ja tylko jedno słowo w
stosunku do ulicy Lawendowej w Owczarni też mnóstwo lat mieszkańcy czekają. Tam nie jest kilka domów, tylko co najmniej kilkanaście i zawsze wiosną jest problem z przejazdem. Tą ulicę po prostu trzeba udrożnić, żeby na wiosnę, właściwie w całym roku, możliwy był przejazd tą ulicą. A jeszcze jedna rzecz, to mianowicie taka, że były tam próby robienia utwardzenia tej ulicy i wszystkie inne utwardzenia, które są związane przede wszystkim, ta ich jakość jest związana z tym, że lustrowody, tak jak pan burmistrz mówił, w tym stawie jest wyżej niż poziom tej ulicy w najniższym miejscu, dlatego koszt odwodnienia i budowy z podbudową tej ulicy no jest tak duży, ale do tej pory nie udało się w innej technologii tego wykonać. Bardzo proszę, pan burmistrz. Tu proszę państwa również muszę wejść pani radnej w słowo. Pani radna, warto wyjechać z Brwinowa, pojechać na wieś. Warto pojechać do Krosen wsi i warto pojechać na ulicę Lawendową. I w momencie, kiedy pani skręci z ulicy Żółwińskiej na ulicę Lawendową, przejedzie pani 150-200 metrów i zastanowi się pani, czy jechać dalej. Zobaczy pani grzęzawisko, bo to jest droga, która tonie w wodzie. I rozwiązanie problemu odwodnienia tej drogi, rozwiązanie problemu utwardzenia tej drogi nie jest takie z palca strzelił. To jest po prostu dość skomplikowana inwestycja, dlatego taka duża kasa, bo tam trzeba pełną podbudowę wykonać, wynieść, również pamiętać o tym, że ta woda, która przesącza się z tego stawu, którego lustro znajduje się powyżej poziomu drogi, ta woda nie może nam wymyć gruntu spod płyt betonowych, które tam trzeba położyć. I w tym przypadku kwestionowanie zasadności kosztorysu tej drogi dla, jak pani mówi, kilku domów, tam jest naprawdę, nie wiem, 70-100 osób na pewno mieszka. Na pewno mieszka więcej osób niż na Sięgaczu ulicy Wiktorskiej. A patrząc na to, były przypadki, gdzie na drogach bocznych w Żółwinie, które zostały przejęte przez gminę Brwinów, mieliśmy przypadki, gdzie robiliśmy na gwałt 300 metrów drogi w Kruszywie, tylko dlatego, że karetka pogotowia nie dojechała do kogoś. Tylko dlatego to robiliśmy. I nie było znaczenia, że wydaliśmy na to 30 parę tysięcy złotych. W ubiegłym roku podobna sytuacja w Domaniewie była, gdzie w gazetach mogliście państwo oglądać, jak furgonetki po osie siedziały w błocie, bo drogi były nieprzejezdne. I do dwóch domów zrobiliśmy drogę za 40 tysięcy złotych, bo taka była potrzeba. Dlatego w tym przypadku, w przypadku ulicy mieszkańców końcówki ulicy Wiktorskiej, mówimy o pewnej niewygodzie, bo rzeczywiście są nierówności, są wyboje, jest kurz, ale w wielu przypadkach tych dróg, które jeszcze mamy do roboty, również mamy sytuację taką, że za rok, za dwa lata tych dróg po prostu nie będzie i nie będziemy mówili już o niewygodzie, tylko o nieprzejezdności. I bardzo proszę, niech pani zza biurka, zza swojego samochodu nie ocenia jakości dróg, tylko po prostu pójdzie, pojedzie, zobaczy i dopiero wówczas formuje tak kategoryczne wnioski o ulicy Lawendowej, która jest za droga. Panie burmistrzu, pan burmistrz mnie źle zrozumiał. Ja w żadnym momencie nie kwestionowałam. Ale na tej sali jest taki zwyczaj, że ja udzielam głosu, a pani nie udzieliłem w tej chwili głosu. No, prosiłam o głos. Bardzo proszę, pan Zbigniew Kurzątkowski. Mam jedno pytanie. Włączyłem sobie mapę wektorową Brwinowa. Sięgacz ulicy Wiktorskiej jakby ma przedłużenie zaplanowaną. Ulica Wiktorska jakby została przedłużona. Wzdłuż jest 12 działek ładnie podzielonych pod zabudowę. Czy ktoś, powiedzmy z tyłu ulicy Wiktorskiej, występował już o pozwolenie na budowę, czy są przewidziane jakieś budowy? Pytanie moje jest takie, jeśli tak, to może jednak pani Barbaro, warto się wstrzymać, ponieważ no to zostanie szybko zniszczone. Może niech się skończą tam budowy i tą końcówkę, o którą pani wnioskuje, wtedy będzie można zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Barbara Koraleska, ad vocem. I to jest ostatni głos. Przechodzimy do głosowania wniosku później. Tak, w żaden sposób nie kwestionowałam ani na komisji, ani w dniu dzisiejszym celowości wykonania tej przebudowy ulicy Lawendowej w Owczarni. Powiedziałam tylko porównawczo, że koszty różnych ulic są różne, wynikają to z jakichś przyczyn, prawda, tutaj realnych i uwarunkowań, no, które są indywidualne w każdym przypadku.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem, a sprawdzamy kworum. Pan Wysocki. O, pani Olczak, no. No, coś nie tego. Jeszcze Tadeusz. O, jest, teraz jest. O. Pan Bartosik jest w stanie się zalogować już, czy jeszcze nie? No dobrze, no to będziemy, to pan, pan po prostu przekaże swoje stanowisko. Pani Sylwii, pani Sylwia. Przechodzimy do głosowania wniosku. Kto z Państwa jest za wnioskiem pani Koraleskiej, żeby przenieść 35 tysięcy z kwoty przeznaczonej na wykup gruntów pod drogi na remont w całości ulicy Wiktorskiej? Kto jest za tym wnioskiem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Jeszcze pani Aldona Górniak nie ma głosu. O, jest już. Zagłosowało 6 radnych, 13 radnych było przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Stwierdzam, że wniosek został przez Radę Miejską odrzucony. Przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały z prowadzoną przez pana burmistrza autopoprawką. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Zagłosowało 19 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską. Przechodzimy do punktu 5.4, to jest do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale 51448 Rady Miejskiej w Brumowie 14 grudnia 2017 roku. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Inwestycji i Finansów o opinię do projektu. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś wnioski, proszę Państwa, do projektu? Nie ma wniosków, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Jeszcze pani Koralewska. Dziękuję. 19 głosów za, 1 głos przeciwny, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały numer 51448 z 2017 roku. Przechodzimy do punktu 5.4, to jest do zmian w uchwale numer 52478 z 53, przepraszam, z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie współdziałania gminy Brwinów z gminą Ożarów Mazowiecki. Proszę przewodniczącego Komisji Inwestycji i Finansów o opinię do projektu. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Czy są jakieś wnioski, proszę Państwa, bądź pytania do projektu uchwały? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Nie, bo to za wcześnie się O, dziękuję. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie, 21 głosów za. Przechodzimy do punktu 5.5. To jest do
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji oraz doświetlenia skrzyżowania ulic Grodziskiej i ulicy Sportowej w Brwinowie. Czy są, proszę Państwa, uwagi do tego projektu? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Jeszcze pan Dariusz Krzemiński, pan Andrzej Guzik. Dziękuję. 19 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu. Przechodzimy do punktu 6, zapytania i interpelacje. Jeśli ktoś z Państwa chciał zabrać głos, proszę się zgłaszać za pośrednictwem tabletu. Pan Józef Streżyński, proszę bardzo. Panie Burmistrzu, chciałem zapytać o stan negocjacji z powiatem odnośnie tych 300 tysięcy złotych, które przeznaczone zostały na pieszo-rowerowy w Słonecznej. Jak to tam wreszcie Państwo żeście ustalili zagospodarowanie tych pieniędzy? Pan Józef Treżyński, już? Już, tak. Pani Katarzyna Piątek. Ja mam pytanie do pana burmistrza takie, czy jak już droga ulica Wolności się zbuduje, to czy pan burmistrz ma wiedzę, czy z naszych osiedla będzie na nią wyjazd tą boczną furtką? Taką bramą, bo my mamy taką bramę w bocznej, w ogrodzeniu i ona jest tak samo duża jak ta, przy której teraz jest szlaban i główny wyjazd z osiedla. I czy będzie tam wyjazd i czy, jaka jest sytuacja teraz tego kawałka tej ulicy Akacjowej, tak? Bo to jest Akacjowa, tam koło sklepu. Ten taki, gdzie samochody stoją, takie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie, nie, w tym punkcie nie. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Odpowiadając na pytanie pana radnego Streżyńskiego, muszę trochę dłużej panu poopowiadać w tym momencie, ponieważ na ostatniej sesji mówiłem, że przygotujemy taką propozycję dla powiatu, żeby rozłożyć to zadanie na 2 lata. Czyli, żeby wykorzystać dotacje powiatu w tym roku, te 300 tysięcy, dołożyć jakieś być może pieniądze gminne w ciągu roku, a resztę pieniędzy zarezerwować na 2019 rok, czyli wykonać jakąś część tego zadania, ale przetarg rozstrzygnąć już na całość. I w momencie, kiedy przygotowaliśmy już takie wystąpienie do powiatu, dotarła do nas informacja odnośnie naszego wniosku, który złożyliśmy na tak zwane drugie ZIT-y. Bo ZIT pierwszy realizujemy w tej chwili, dostaliśmy tam prawie 5 milionów złotych, a złożyliśmy wniosek na drugie ZIT-y. No ten wniosek, no skutek tego, że tych ścieżek jest trochę mniej, że mieliśmy mniejsze wskaźniki, że tak powiem, zostały zmienione zasady udzielania dofinansowania i o ile wcześniej w ogóle ścieżki na Słonecznej nie mogliśmy brać pod uwagę, ponieważ trudno byłoby udowodnić, że mieszkańcy przesiedli się z samochodów na rowery i dojeżdżają w ten sposób do WKD w Otrębusach, to byłoby nie do udowodnienia w tym przypadku. Tak teraz te zasady zostały zależone. Myśmy złożyli wniosek o dofinansowanie z ZIT-ów. Jesteśmy na liście rezerwowej, z tym, że jesteśmy no, trochę dalej na tej liście rezerwowej. Dość, że na ostatnim komitecie sterującym ZIT-ów padła propozycja, żeby część pieniędzy uwolnionych z innych zadań przenieść na budowę ścieżek rowerowych. I teraz w tej chwili czekamy, nie wiem, to jest kwestia pewnie tygodnia czy 2 tygodni, czekamy na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego, czy wyrazi zgodę na przesunięcie tych środków. Jeśli Zarząd Województwa Mazowieckiego wyrazi zgodę na przesunięcie tych środków, wówczas dostaniemy dofinansowanie z ZIT-ów,
to jest, przypomnę, 80%, tak, panie burmistrzu? Prawie 80%, bo tam są częściowo kwalifikowane, częściowo niekwalifikowane, ale generalnie to jest 80% dokwalifikowanych. I wówczas ten wkład, nie moglibyśmy przyjąć od powiatu kwoty 300 tysięcy złotych, bo ten wkład 20% do tej ścieżki rowerowej jest mniejszy niż 300 tysięcy złotych. Dlatego w tym momencie mamy pewien taki dylemat, tak? Bo podpisanie umowy o dofinansowanie z powiatem wiązałoby się z tym, że mielibyśmy potem problem przy podpisaniu umowy o dofinansowanie ZIT-owskie, ponieważ tam jest takie oświadczenie, nie możemy pozyskać więcej niż 100% zadania. A jak się policzy ZIT plus powiat, to przekroczylibyśmy wartość 100% tego zadania. I w tym przypadku jest to komplikacja. Liczę, że w ciągu tygodnia, dwóch tygodni Zarząd Województwa Mazowieckiego podejmie stosowną uchwałę, zgodzi się na przesunięcie tych środków, a wówczas będziemy mogli mówić o tym, że te pieniądze, tą ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy, ciąg pieszo rowerowy i ścieżkę rowerową, bo tam po części jest tak, czy po części tak, wykonamy w ramach pieniędzy unijnych. To znaczy powiat ma zarezerwowane środki w budżecie i tych pieniędzy na nic innego na razie nie przeznacza. Także w tym przypadku jest to jest zadanie w budżecie. Także tutaj nie traktujemy tego, że powiat zabierze te pieniądze na coś innego. Pani radna Piątek zapytała o ulicę Wolności. Z tym, że z ulicą Wolności jest tak, że przypomnę, po tym jak się okazało, że nie dostaliśmy tego dofinansowania schetynówkowego, myśmy ograniczyli ulicę Wolności, którą chcieliśmy zrobić w całości, ograniczyliśmy tylko do pierwszej części od torów, czyli od ulicy Solidarności do ulicy Młodości. I tam po drodze rzeczywiście jest brama wyjazdowa z tego drugiego etapu osiedla i my do tej bramy wyjazdowej robimy normalnie zjazd. Normalnie od jezdni, taki typowy zjazd. Po to, żeby jeśli będzie taka potrzeba, nie wiem, może tam być budka portiera postawiona, to jest decyzja wspólnoty, którędy będą wyjeżdżać, dla nas to jest w tym przypadku bez różnicy, ten bezpieczny wyjazd jest zapewniony. Niemniej Państwo na ostatniej sesji wyrażaliście zgodę na to, żebyśmy mogli złożyć wniosek na to nowe dofinansowanie drogowe i myśmy 16 kwietnia taki wniosek złożyli, czyli złożyliśmy wniosek o dofinansowanie całej ulicy Wolności. I gdyby się okazało, że dostaniemy to dofinansowanie, wówczas będziemy chcieli zrobić całą ulicę, czyli będziemy robić drugi przetarg na ten pozostały odcinek. Decyzje mają zapaść podobno do połowy maja, z tego co pamiętam, także, bo to ma być szybka ścieżka decyzyjna, zobaczymy. Pierwszeństwo podobno mają mieć, zgodnie z tymi zapowiedziami, które były w mediach, gminy, które nie dostały pieniędzy na tak zwane schetynówki. Czyli można powiedzieć, że nasz wniosek będzie gdzieś tam od razu w grupie tych faworyzowanych, z tym, że pytanie na ile tych wniosków starczy pieniędzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Rafał Wysocki. Panie burmistrzu, ja mam taką drobną prośbę. Tutaj przy ulicy Armii Krajowej, którą ładnie urządziliśmy łącznie z kwiatami i przy tej zajezdni autobusowej, którą też urządziliśmy, ten teren dzierżawimy, tak, od sklepu. Tam został ten kawałek, taki skrawek terenu między jezdnią a naszą zajezdnią, który jest trochę taki zaniedbany. Ja wiem, że on nie należy do nas, ale już jeżeli dzierżawimy pod zajezdnię autobusową cały ten teren, żeby go chociaż można było trochę zagrabić i żeby tak bardziej estetycznie wyglądał. Nie chodzi o żadne inwestycje, tylko żeby tak go trochę ogarnąć. Dziękuję. Pani Barbara Koraleska. Pani burmistrzu, ja chciałam dopytać, bo na Komisji Inwestycji dosyć szybko pani skarbnik omówiła tylko kwotowo zmiany w wydatkach. Zwiększyliśmy o 100% plan wydatków na remont chodnika w tunelu. Czy zakres rzeczowy się też zmieni? Co będzie wchodziło w zakres tego zadania za 1 000 000 zł? Poprosiłabym o informację. Dziękuję bo bardzo. Bo jestem zapytywana o mieszkańców, jak to będzie przez mieszkańców. Pan Józef Strzeżyński. Do pana burmistrza Wolendowskiego. Z podziękowaniem za szybką reakcję na prośbę mieszkańców ulicy Niecałej, tam taka doraźna. Pan nie kontynuuje.
No tam w jednym miejscu oni tam akurat przed bramą jednej z mieszkanek nie dosypali. No chciałem to zrobić ja, ale nie mieli łopaty, więc z tym zostało jak zostało. Podziękowania za reakcję na prośbę, bo rzeczywiście doły były straszne. A ta droga będzie utwardzana w przyszłości, więc dlatego tak. Ja tylko jedno zdanie w sprawie tej niecałej, bo miałem wczoraj właśnie telefon tej mieszkanki od tej bramy właśnie, od tego dołu. Poprosiłem pana burmistrza, pan burmistrz tam wysłał swoich pracowników. Zostało to w jakiś sposób no, poprawiona ta ulica w miarę możliwości. No, na tyle, ile się dało w tak krótkim czasie. No i tłumaczyłem tej pani, że ona jest przewidziana, ta ulica, do, ja też, do takiego ja też ostatecznego utwardzenia w tym roku. Ale wczoraj mówiła, że mi nie wierzy, a dzisiaj nie było podziękowań, tylko tyle powiem. Jak dzwoniła do mnie drugi raz. Tak. No nic. Bardzo proszę, pan burmistrz. Odpowiadając panu radnemu Wysockiemu, my tego terenu nie dzierżawimy. My dzierżawimy tylko część tej działki, która jest zajęta przez te budowle, które zostały tam zrobione, czyli drogę, lekkie tam poszerzenie, plus tam, gdzie stoją wiaty. Cały pas zieleni tutaj w kierunku transformatora, bo to o tym mówimy, ten pas zieleni nie jest objęty naszą umową użyczenia, bo to jest użyczenie, nawet nie dzierżawa. To jest ciągle w... Ja napiszę maila dzisiaj do właściciela Zygzaka o to, żeby no, trochę ogarnął ten teren. Tyle mogę panu obiecać. My nie możemy wysłać tam swoich pracowników. Odnośnie remontu chodnika. To jest tak, że myśmy przeliczyli kosztorys inwestorski zgodnie ze stawkami, które dzisiaj obowiązują, bo poprzedni kosztorys mieliśmy sprzed 4 czy 5 lat, bo to tak mniej więcej wyglądało, bo myśmy chcieli to robić, ale kolejarze nas wówczas zatrzymali, zablokowali, mówiąc, że no w czasie modernizacji linii kolejowej ten chodnik może ulec zniszczeniu. I jak widać po zakresie prac, które były robione z wiaduktami, mieli rację. I w tym przypadku remont chodnika to jest już kompleksowa inwestycja, ponieważ będzie zrobione przede wszystkim odwodnienie. To jest podstawa tam, bo ta woda, jak państwo widzicie, ścieka tutaj w zasadzie porozsadzała aż bok tunelu. Dodatkowo będzie przeprowadzone oświetlenie uliczne, czyli to, które tam jest, będzie zmodernizowane, wymienione. Będzie wykonany chodnik zarówno na tym odcinku do tunelu, jak i pod tunelem, z tym, że pod tunelem jeszcze są prace konstrukcyjne. One muszą dotyczyć wzmocnienia tej nawierzchni i dodatkowo będą wycięte wszystkie barierki, wszystkie w tunelu, bez wyjątku. Te betonowe barierki, które... Nie, mówimy o chodniku między rynkiem a rondem. Tamta część jest nieobjęta tym zadaniem. I będą wykonane zupełnie nowe, nie wiem jak to się nazywa, te mocowania barierek plus nowe barierki i tak dalej. To jest ten zakres, czyli praktycznie my, można powiedzieć, tą część przejścia między północnym a południowym Brwinowem wykonamy od podstaw. Dodatkowo jeszcze, bo ci, którzy z państwa chodzicie tym chodnikiem, jeśli chodzicie tym chodnikiem, widzicie, co się dzieje, że często asfalt wycieka, tam się takie góry asfaltowe i ludzie wdeptują i potem no, przeklinają, ale to jest sytuacja taka, że taka jest konstrukcja naszego tunelu, tych konstrukcji wiaduktów i tak dalej, że tam są dwie płyty, między którymi jest asfalt i wskutek ruchów tego asfaltu poprzez dylatację ten asfalt jest wypychany spod spodu. I żeby nie było takich sytuacji, że ten asfalt, bo on i tak będzie wychodził, bo to są wielosettonowe płyty, które tam zostały wylane i w tym przypadku będą wykonane z boku takie zbiorniki, przesadzam hasło zbiorniki, ale takie pojemniki, do którego będzie ten asfalt odprowadzany.
pojemniki, do których będzie ten asfalt odbierany i co kilka lat te pojemniki po prostu trzeba będzie wymienić na drugi pusty i wtedy nie będzie sytuacji tego asfaltu, który wychodzi. Bo te doraźne roboty, które myśmy tam robili, wycinanie asfaltu, kładzenie nowego, betonowanie, za każdym razem to jest taka wielka siła, że za każdym razem ten asfalt jednak znajdował sobie drogę ujścia i w tym przypadku on się pojawiał na chodniku. Także to jest bardzo kompleksowa praca i będzie w tym przypadku no, kosztowna. Ktoś powie krótki odcinek, ale tak jak powiedziałem, bardzo skomplikowany. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Ja jeszcze odpowiem może, tak. Możemy zrezygnować z 300 tysięcy na remonty na pani drogach i zrobić barierki przy Amerykance. Możemy to zrobić. Naprawdę jest kwestia taka, że tam jest, jak już robimy chodnik, to przy okazji barierki również, a w kolejnym roku czy w kolejnych latach będzie można mówić o barierkach przy Amerykance, o barierkach przy przepompowni ścieku, przepompowni wód deszczowych w tunelu, o ścianach tunelu i tak dalej. To są pieniądze, które z czegoś trzeba zdjąć, żeby te barierki zrobić. I choćby nie wiem, kto tutaj cokolwiek mówił, no uważam, że zrobienie Wiktorskiej, Rodzinnej, szeregu innych dróg jest ważniejsze, aniżeli wymiana barierek na rynku od strony Amerykanki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Sprawy wniesione, wolne wnioski. Bardzo proszę za pośrednictwem tabletu się zgłaszać. No. No i wydłużasz czas teraz. Nie, ale... Przez to wydłużasz. No wydłużam, ale... Takie są prawa transmisji, że tak powiem. O, bardzo proszę, pan Zbigniew Bartoś. Dziękuję za głos, panie przewodniczący. A pytanie, tu pan mi jakiś stoper uruchomił. Panie przewodniczący, co ja się dzieje? Ja nie widzę żadnego stopera. Ale u mnie jest, już no to nie, to 15 ja sekund mówię. Za pański tablet nie odpowiadam. Panie burmistrzu, taka sprawa, Mkanie, ulica turystyczna z takim skrzyżowaniem z ulicą Partyzantów, tam właściciel działki próbował zasiedzieć fragment, który stanowi właśnie fragment ulicy Partyzantów. Z tego co wiem, w pierwszej instancji no, pozytywnie udało mu się to zasiedzieć, natomiast w drugiej instancji gmina spowodowała, że ten wyrok, że nie zasiedział tego. Czy pan mógłby nas poinformować tutaj w kilku słowach, jak ta sprawa wygląda? A druga sprawa jest taka, jeżeli rzeczywiście nie udało się tej pani zasiedzieć tego fragmentu terenu, to być może warto byłoby podjąć jakieś działania prawne, tak żebyśmy tą drogę wpisali w poczet dróg gminnych. Dziękuję. No, bardzo dziękuję. Pan Andrzej Guzik, proszę bardzo. Ja mam takie dwie bardzo króciutkie kwestie. Kościelna 19, ja przekazywałem tutaj taki wniosek do pana burmistrza Walendowskiego. Nie ukrywam, no bardzo mieszkańcy naciskają, żeby zająć się tą sprawą. Panie burmistrzu, polecam się bardzo. Chciałbym, żeby przynajmniej jakiś no, wysłannik był? Nie wiem, bo być może jakby się nie zderzyli z tymi mieszkańcami, bo ta pani przekazywała mi nie wiem, chyba dwa dni temu, że jeszcze nikogo nie było, więc... Czyli w toku jest. Okej, okay. Czyli w toku. Dobrze, dziękuję bardzo. Drugie pytanie, czy czyszczarki wjadą na ulicę i kiedy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Krzemiński. Ja w uzupełnieniu tego, co radny Bartosik powiedział, chciałbym powiedzieć, że i prosić, żeby gmina podjęła kroki, żeby tę drogę przejąć na
na własność i tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem, skoro osoba, która wniosła o zasiedzenie, a nie miała tak naprawdę do tego prawa, bo jakby fizycznego zasiedzenia nie było, żeby w tej chwili gmina wniosła wniosek o zasiedzenie, dlatego że akurat fizycznie tak jest, że ta droga istnieje tam od lat 10, przynajmniej 30, bo ja tyle lat tam mieszkam i jest to już prawo do zasiedzenia w dobrej wierze, tak? Także proszę o odpowiedź, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze jedną sprawę, którą chciałem wnieść od pani Patrycja Kowalczyk i 17 mieszkańców tej właśnie ulicy Lawendowej w Owczarni złożyli do mnie pismo i poprosili, żebym państwo byliście zapoznani ze sprawą ulicy Lawendowej w Owczarni. W związku z tym, że mieszkańcy mnie prosili, żebym tę sprawę przedstawił, to w skrócie przedstawię, o co chodzi w tym wniosku mieszkańców. W imieniu własnym oraz pozostałych mieszkańców ulicy Lawendowej w Owczarni zwracam się z wnioskiem o zapewnienie w budżecie gminy środków finansowych, które pozwolą na wykonanie solidnej, docelowej, utwardzonej nawierzchni na całej długości naszej ulicy, obecnie gruntowej drogi gminnej, bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z rozbudową systemu kanalizacyjnego. Ze względu na specyficzne warunki gruntowe, w drodze cyklicznie powstają liczne nierówności, niekiedy znacznej głębokości, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz ryzyko poważnego uszkodzenia pojazdów. W okresach zmożonych opadów oraz rozmarzania gruntu po zimie droga jest miejscami nieprzejezdna ze względu na nierówności, zalegające błoto oraz rozległe kałuże. Cięższe samochody zakopują się. W okresach zwiększonej częstotliwości użytkowania drogi, na przykład związanych z pracami budowlanymi, słaba nawierzchnia drogi ulega całkowitemu zniszczeniu. Liczymy na zrozumienie naszych potrzeb i uwzględnienie naszego wniosku w głosowaniu nad zmianami uchwały budżetowej. Będziemy kontaktować się w tej sprawie osobiście. I to był wniosek w sprawie ulicy Lawendowej. Czy ktoś jest z państwa radnych? Nie widzę. Bardzo proszę, pan burmistrz Kosiński. Szanowni Państwo, odnośnie tego zasiedzenia, żeby odpowiem najpierw panu radnemu Bartosikowi, żeby zaliczyć do kategorii dróg gminnych, gmina musi być właścicielem i tutaj nie ma innej opcji. Odpowiadając radnemu Krzemińskiemu, w złej wierze, bo w tym przypadku sądy traktują, że zasiedzenie drogi zawsze się odbywa w złej wierze, jest 30 lat, ale gmina musi udowodnić, że przez 30 lat dbała o tę drogę, że nie wiem, że 20 parę lat temu, te 30 lat temu kosiła, cokolwiek z tą drogą robiła. I my mamy w urzędzie bardzo poważny problem braku dokumentacji sprzed roku 90. Efekt jest taki, że bardzo trudno jest, już kilka razy nasze wnioski o zasiedzenie dróg były odrzucane, bo sąd stwierdził, że udokumentowaliśmy 20 kilka lat jakby posiadania, samoistnego posiadania tychże nieruchomości. I sąd czasami nawet nie daje wiary świadkom, którzy twierdzą, tak, gmina w latach 80. tam przecież kosiła, nawet wjechali od czasu do czasu, coś tam podsypali, wyrównali i tak dalej. I my próbujemy, tak, co kawałek, ale tak naprawdę worek z tymi zasiedzeniami będzie można otworzyć dopiero po roku 20, czyli w tym momencie, bazując na tych dokumentach, i największy chyba problem w całej gminie, bo tutaj jest przypadek jednostkowy, największy problem mamy w tak zwanej Królewskiej Owczarni, gdzie jest mnóstwo dróg, które nie są drogami publicznymi, czyli nie było tam tego artykułu, że przechodziły z mocy prawa na własność gminy, i te drogi mają nieuregulowane stany prawne i my musimy czekać, aż minie te 30 lat od roku 90, czyli dopiero do roku 2020. Niemniej ja poproszę panie z referatu gospodarki nieruchomościami, żeby rozważyły, na ile mamy tutaj punkt zaczepienia, żeby taki wniosek o zasiedzenie złożyć. Panie burmistrzu, ja tylko jedno słowo. No, do 2020 jest bardzo mało czasu zostało, więc
Ale to dopiero, no tak, tylko dopiero jak minie ten czas, wiem, to wtedy wiem, można wiem. Składać Natomiast myślę, że trzeba po prostu o tym pamiętać i myśleć i mam nadzieję, że tak będzie, tak? Że ta droga zostanie, przejdzie na własność gminy. Dziękuję bardzo. Odnośnie sprzątania... Ja jeszcze chciałem w tej sprawie, bo proszę bardzo. Nie poinformował nas pan, czy rzeczywiście w tej drugiej instancji nie doszło do zasiedzenia, tak? Przez tą panią, która... Ja szczegółów tej sprawy dokładnie nie znam, ale mówię, to już w tym przypadku przekażę panu te informacje później, jak ją dokładnie wywiem, jak się dowiem w referacie. Odnośnie, proszę państwa, sprzątania. Powiem tak, no w tym roku wygląda to tak, że my jako gmina Brwinów zamiatamy już nasze drogi. Zamiatarki są na naszych drogach, tutaj nie mieliśmy chętnych do zamiatania, udało się znaleźć firmę, która realizuje to zadanie i drogi gminne są sprzątane. Drogi wojewódzkie zostały po raz pierwszy dzisiaj zamiecione, z tym, że będą jeszcze w przyszłym tygodniu poprawiane, bo tego błota takiego, czy już nawet zaschniętego piasku, błota pozimowego było na tyle dużo, że zamiatarka nie wszędzie doszła i mają puścić jeszcze raz, żeby dosprzątać. Czyli to głównie chodzi o ulicę Pszczelińską i Biskupicką. W przypadku dróg powiatowych no, mamy dramat, proszę państwa, ponieważ powiat bardzo nietypowo w tym roku ustalił, że drogi będzie sprzątał tylko raz. Drogi wojewódzkie mają być sprzątane 3 razy w roku, drogi gminne raz na miesiąc, a powiat stwierdził, że będzie zamiatał tylko raz. I termin zamiatania dróg gminnych, macie państwo komunikat na stronie powiatu pruszkowskiego. Ja prosiłem pana Chmielewskiego, członka zarządu, o to, żeby przyspieszył ten harmonogram, bo to jest nieakceptowalne, że gmina Brwinów będzie dopiero w trzecim, czwartym tygodniu maja, czytaj za miesiąc, gdzie warunki zimowe tak naprawdę już od 3-4 tygodni tak naprawdę się traktuje, że w kwietniu już powinny być zamiatane i powiat, z tego co mi powiedziano, nie planuje żadnego sprzątania jesienią. To też jest, uważam, błąd, bo jeśli mówimy tutaj o liściach i tak dalej, to takie sprzątanie po opadzie liści powinno być przeprowadzone, wówczas te drogi będą w normalnych warunkach mogły być użytkowane również zimą. Także otworzyłem panu na stronie powiat Pruszków, może pan to sobie znaleźć. I tak mogę powiedzieć, że nasza sytuacja jeszcze jest całkiem przyzwoita, ktoś powie, bo trzeci, czwarty tydzień maja, bo w przypadku na przykład Raszyna to już, ale w przypadku Michałowic już mamy drugi tydzień czerwca, czyli w zasadzie za 1,5 miesiąca dopiero pierwsze sprzątanie. Przykro mi, że tak jest, ale nie mam na to żadnego wpływu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Barbara Koralewska. Ja w temacie zasiedzenia, tym razem w złej woli. Chciałam zapytać pana burmistrza, czy jest jakiś postęp w sprawie odzyskania nieruchomości, którą bezprawnie zajęła była pracownica urzędu. A chodzi o ulicę Żwirową 2, dużą, cenną, piękną nieruchomość. Bo wkrótce ten okres zasiedzenia nawet w złej woli chyba nastąpi. Teraz widziałam, że ogrodzenie nowe jakieś się pojawiło na części tej nieruchomości. Przypuszczam, że zostało wykonane przez tych dzikich lokatorów. Czy pan burmistrz mógłby poinformować, czy coś w tej sprawie jest przez gminę przygotowywane, robione? Dziękuję bardzo. Jeszcze ja mam pytanie do pana burmistrza, bo dostaliśmy informację od pana mecenasa, że sprawa nazewnictw to było, że przekwalifikowaliśmy drogi na osiedlu w Kaniach na publiczne i pan mecenas nam przekazał, że ta sprawa została pomyślnie zakończona dla gminy Brwinów. Jakby pan burmistrz mógł informację jakąś w tej sprawie przekazać, to bardzo proszę. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Pani radna Koralewska zapytała o zasiedzenie działki przy ulicy Żwirowej.
To jest dość specyficzna sytuacja, ponieważ ta działka rzeczywiście została zajęta jako pustostan dom przez pracownicę gminy jeszcze za czasu burmistrza Witkowskiego. Burmistrz Witkowski próbował doprowadzić do eksmisji, nie udało mu się. Burmistrz Nowicki próbował doprowadzić do eksmisji, nie udało mu się. Burmistrz Guzik próbował doprowadzić do eksmisji, też mu się nie udało. My w tej chwili, poprzez to, że w ostatnim czasie stwierdziliśmy, że tutaj pewne działania komornicze są nie nazbyt intensywne w tym zakresie i mogłyby być przeprowadzone znacząco inaczej, zmieniliśmy komornika i mamy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy nowy komornik wyegzekwuje, tym bardziej, że wyrok sądowy jest w tym przypadku jednoznaczny. Wskazaliśmy tym mieszkańcom lokal zamienny, także dopełniliśmy wszystkich formalności z naszej strony. Tutaj nie było sytuacji tej, co wcześniej, że gmina nie miała lokali, które mogłaby zaproponować i mam nadzieję, że nowy komornik poradzi sobie z tą sprawą, z tym, że problemu zasiedzenia tam w tym przypadku konkretnym nie ma, ponieważ wszelkie te wyroki eksmisyjne i tak dalej przerwały bieg zasiedzenia. Także w tym przypadku już tam nie ma, ta pani nie ma możliwości zasiadywania, chyba że my byśmy przestali cokolwiek w tej sprawie robić, te kolejne 30 lat by biegło. Także w tym przypadku bieg został skutecznie przerwany. W przypadku pana radnego Rakowieckiego to rzeczywiście była ta wątpliwość. Agencja Nieruchomości Rolnych przy jakiejś tam swojej wewnętrznej kontroli powzięła pewne wątpliwości co do tego, czy mogła gminie Brwinów przekazać drogi na osiedlu Słoneczne, czyli przejąć użytkowanie, przekazać na własność gminie Brwinów po to, żeby to były drogi publiczne. I potem podważała naszą uchwałę w sprawie stwierdzenia kategorii tych dróg na osiedlu. Sprawa trafiła do sądu administracyjnego i przed sądem administracyjnym powództwo Agencji Nieruchomości Rolnych, czy teraz już Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zostało oddalone. Gmina Brwinów ma drogi publiczne na osiedlu Słoneczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, ponieważ nie widzę już więcej głosów, zamykam 61. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu za udział.